Co myśli Twoja osoba ukochana o Waszym spotkaniu? O Waszym ostatnim spotkaniu, o Waszej randce być może. Zobaczmy sobie w kartach Tarota i w kartach Lenormanda. Jeżeli proponuję Wam dwie grupy dzisiaj do wyboru. Kochani moi, witam Was naturalnie, serdecznie. I zapraszam, kochani, do wysłuchania być może nawet dwóch grup, jeśli jesteście zainteresowani dwoma tymi taliami, ponieważ one są różnorodne, talie Tarota są inne niż talie Lenormanda i mogą te karty co innego jeszcze dopowiedzieć, pokazać. Ja proszę o subskrypcję, lajki i komentarze, bądźcie aktywni na moim kanale. Po prostu potrzebuję Waszej aktywności dla rozwoju, ciągłego rozwoju tego kanału. Jak widzicie, jest już 5570 subskrybentów. Chcemy, żeby się ten kanał nadal rozwijał, więc potrzebne mi są oczywiście Wasze wszelakie aktywności. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam podam warunki takich wróżb i terminy. Zapraszam serdecznie. I zaczynamy. Wybierzcie sobie, moi kochani, grupę. Pierwsza grupa, karty Tarota i obelisk cytrynowy. Oraz druga grupa, karty Lenormanda i obelisk kwarc górski. Także tylko to są 3 sekundki, intuicyjnie, szybciutko wybieracie grupę i zobaczmy, co Wasza osoba ukochana myśli. Grupa pierwsza, zaczynamy. Co on myśli o Waszym spotkaniu? Co on myśli o spotkaniu? Co on myśli? Co on myśli o wczorajszym spotkaniu? Co on myśli o spotkaniu? Co on myśli o spotkaniu? Co on myśli o naszym 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 spotkaniu? No tu jakiś jest, kochani, niedosyt, nędza, pustka, deficyt, 5 monet. 5 monet to karta braku, karta smutku, nędzy, takiej, nie wiem, czy finansowej, czy straty, czy też straty emocjonalnej, mentalnej, duchowej, psychicznej, emocjonalnej, tak? Takiego braku właśnie żalu. 5 monet to bieda, strata, negatywne myślenie, strach, lęk przed właśnie deficytem, tak? Także tutaj jest na pewno po tym spotkaniu jakaś strata, jakaś pustka. No tutaj on wyobraża sobie szczęście z Wami, szczęście, stabilność, stabilną relację, chciałby bardzo tutaj spotkania, wiadomości, chciałby bardzo seksu, seksualności, to jest też karta seksu, tak? Chciałby bardzo, myśli może po tym spotkaniu o seksualności, o szczęściu. No i tutaj zostało to w jakiś sposób przerwane, zablokowane, widzę, ponieważ jest As mieczy to też są blokady i odcinanie tutaj spraw jakiś, ale również jest to szansa, tak? As jest też oczywiście szansą, którą on widzi,
którą sobie przemyśli teraz intelektualnie na poziomie głowy i na poziomie rozumu, siłą intelektu chce mieć jakieś nowe pomysły, nową szansę, chce być może o tym dyskutować, tak, czy przedyskutować, porozmawiać, ponieważ czuje jakiś brak, tak, po tym spotkaniu właśnie z Wami. Czuję, że coś tutaj jest zablokowane, że są jakieś blokady. No myślę, że tutaj w seksualności przede wszystkim są jakieś blokady, czy w komunikacji, czy w wymianie intensywnie wiadomości jest to jakaś blokada. Zostało to przecięte, urwane. I to on chce tutaj w postaci właśnie tej nowej próby, nowej szansy odnowić, ponieważ czuje tutaj właśnie niedosyt, tak, deficyt. No i tutaj teraz pod tą kartą mamy Słońce, czyli ma nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Wow, i później mamy As Kielichów, czyli że wyjaśni się znowu tutaj w kwestii miłosnej nowe uczucia. Także kochani, myślę, że będzie chciał tutaj jeszcze napisać, ponieważ tęskni właśnie o tej karcie 10 monet, czyli szczęście, stabilność, stabilne kontakty, stabilna komunikacja, stabilna seksualność, ponieważ też nie ukrywam, że jest tutaj temat seksualności silny, która została ewentualnie zablokowana podczas tego ostatniego Waszego spotkania. Dlatego jest jakiś niedosyt. Dziękuję grupie pierwszej. Napiszcie mi, kochani, koniecznie w komentarzach, czy to się zgadza z Waszą osobistą historią. A ja zapraszam grupę drugą, karty Lenormanda, albo zostańcie po prostu ze mną wszyscy. Co on myśli o spotkaniu? Co on myśli o spotkaniu naszym? Co on myśli o naszym spotkaniu? 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 Pierścionek, krzyż, gwiazdy i bukiet kwiatów. I tutaj w przełożeniu jeszcze ogród, czyli spotkanie w miejscu publicznym. Spotkanie, myśli o spotkaniu być może nadal lub tutaj chodzi o to spotkanie, które było w miejscu publicznym. Myśli o tym, że chciałby związku z Wami. Mamy pierścionek. Myśli, że jesteście dla niego ważne, że ta relacja jest ważna, że Wy jesteście ważne, być może z przeznaczenia, ale również nie jest to łatwy związek, jakby krzyż pański, tak, który on musi dźwigać, który może musicie razem dźwigać, czyli nie należy ten związek do łatwych związków. Jest jakiś ciężar tutaj do dźwigania, ale niemniej jednak, nawet może to być związek karmiczny, ale niemniej jednak jest to związek bardzo ważny, istotny i Wy jako osoba jesteście po tym spotkaniu, które się odbyło dla niego ważne. Tutaj mamy również gwiazdy, czyli nadzieje, wielkie nadzieje, że spotkacie się znów, wielkie nadzieje na wyjaśnienie jakichś niejasności, które są pod osłoną nocy, które są między Wami jakoś niewyjaśnione. Wielkie nadzieje tutaj na rozwój tego partnerstwa w stronę pierścionka, czyli w stronę oficjalnej relacji. No i zaproszenie. Myśli on o następnym zaproszeniu. Kwiaty, czyli o następnym zaproszeniu, następnej radce, następnej rozmowie, miło, sympatycznie spędzonym czasie. O tym, żeby Was znowu gdzieś zaprosić, żeby znowu gdzieś pójść, żeby znowu spędzić sympatycznie razem czas. O tym on na pewno myśli, no i żeby znowu spotkać się ponownie w miejscu jakimś publicznym, tak? Czyli na pewno tu myśli on o relacji jakiejś z Wami.
i o pozytywnym jeszcze wyjaśnieniu spraw, tak jak mówię. Na pewno jesteście Wy dla niego ważne i ta relacja, pomimo jakiejś ciężkości, tej komplikacji, ma nadzieję na następną randkę. Ponieważ było to spotkanie, to co on myśli o tym spotkaniu, które się odbyło, że jest, czy było sympatyczne. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, kochane dwie grupy, kochani słuchacze. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.